stażerę podjęło współpracę przy realizacji projektu operacyjnego Kapitał ludzki, nadzór i wiedza w służbie środowisku. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a głównym pomysłodawcą i koordynatorem jest Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, jest organizacją pozarządową i współpracuje z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. A głównym celem projektu jest stworzenie i wdrażanie projektów nadzoru społecznego nad funkcjonowaniem administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. Projekt jest skierowany do urzędników administracji publicznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych i opiera się głównie na akcji edukacyjnej zorientowanej na szkolenia, konferencje i publikacje na temat ochrony środowiska i ekologii. Chciałbym miał Państwu przyjemność zapoznać z działaniami, jak i z podejmowanymi interwencjami przez organizacje, przez Straż Miejską, przez Policję i same urzędy samorządowe, które zgodnie z artykułem 11 ustawy o ochronie zwierząt, bezdomne zwierzęta należą do zadań własnych gmin i to w ich kompetencjach należy podejmowanie działań związanych ze zwierzętami bezdomnymi. Okres wakacyjno-urlopowy to jest taki czas, kiedy możemy na chwilę oderwać się od obowiązków służbowych, szkolnych i zająć się swoimi pasjami, zainteresowaniami i hobby. Chciałabym zachęcić wszystkich tych, którzy zajmują się fotografią i literaturą, do wzięcia udziału w konkursach literackim i fotograficznym ogłoszonymi przez prezydenta miasta Żory. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 września, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie www.zory.pl. Ja chciałam tylko zasygnalizować, że jeżeli chodzi o regulamin konkursu fotograficznego, to tam nie ma żadnych zasadniczych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o konkurs literacki, to tutaj mamy pewne nowum. Otóż na apel naszych środowisk poetyckich rozszerzyliśmy nieco formułę konkursu literackiego i teraz pracę można przysyłać nie tylko w formie prozatorskiej, ale również i poetyckiej. A drugie nowum wynika z tego pierwszego. Otóż spodziewamy się większego napływu prac, w związku z tym musieliśmy ograniczyć trochę ich objętość. I dlatego w tym roku przyjmujemy pracę do 20 stron znormalizowanego maszynopisu, co znaczy, że piszecie Timesem 12 z odstępem podwójnym, bądź 13 z odstępem 1,5, bądź też pamiętacie, że przy odstępie pojedynczym na stronie A4 mieszczą się 2 znormalizowane maszynopisy. Zresztą wszystkie te szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 43 48 242. Myślę, że dodatkową zachętą do wzięcia udziału w naszych konkursach jest to, że wzorem roku ubiegłego wszystkich uczestników zaprosimy na koncert organizowany przy okazji uroczystego rozdania nagród laureatom. W tamtym roku artystką, która zaszczyciła nas swoją obecnością, była Justyna Steczkowska. Zaprosiliśmy ją z uwagi na jej asocjacje fotograficzne. W tym roku do udziału w naszej gali zaprosiliśmy artystkę, która kojarzy się raczej z literaturą, chociaż jest niezwykle fotogeniczna i zajmuje wysokie, prestiżowe miejsce na polskiej, zresztą międzynarodowej scenie muzycznej. I będzie to niespodzianka, która sprawi przyjemność wszystkim mieszkańcom Żory. Miał być gotowy na czerwiec, ale zmiany w inwestycji opóźnią koniec budowy. Pawilon wystawienniczo-promocyjny przy drodze krajowej nr 81 powiększy się o podziemną powierzchnię. W podziemiu miasto planuje wynajem pomieszczeń pod ekskluzywną restaurację. Z uwagi na podwojenie powierzchni inwestycja podrożała, a termin otwarcia przesunie się na wczesną jesień, przynajmniej wedle wstępnej deklaracji. Zarząd dzielnicy 700-lecia zaprosił mieszkańców na wycieczkę do Wisły. Turyści przejechali wozami przez Dolinę Białej Wisełki, a także skosztowali góralskiego jadła i spędzili czas na biesiadowaniu w górskim szałasie. Minęła
połowa pierwszego miesiąca wakacji, a pogoda jest wymarzona do odpoczynku, na przykład nad wodą. Co prawda nasz basen kryty jest w trakcie przebudowy, ale i tak większość wolałaby korzystać z wodnego relaksu w plenerze. Tak więc do dyspozycji mieszkańców naszego miasta są kąpieliska Śmieszek oraz kąpielisko Mosiru w Roju. Tam można także potrenować inne dyscypliny na obecnych boiskach. Do Roju kursuje ponadto z Żorskiej Zajezdni darmowy autobus. Na obu kąpieliskach pływający są pod opieką ratowników. Kolejne utrudnienia na drodze krajowej nr 81. Budowa wiaduktu nad obwodnicą północną skutkuje zmianą organizacji ruchu. Po raz kolejny po zwężeniu jezdni jednym pasem musi odbywać się ruch dwukierunkowy, a kierowcy muszą odstać swoje w godzinach szczytu. Co roku, gdy lato w pełni, mieszkańcy Roju spotykają się na dzielnicowym festynie. Kolejny odbył się 17 lipca przy boisku Ludowego Klubu Sportowego. Na scenie zaprezentowały się tradycyjnie miejscowe rojanki, a dla mieszkańców przygotowano atrakcje gastronomiczne, a dla dzieci także sportowe i rekreacyjne. Pogoda dopisała, więc zgodnie z nazwą imprezy w Roju zagościło prawdziwe rajskie lato. Dzień dobry, serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu, a mianowicie 17 lipca u nas w Roju, w dzielnicy Rój, na takim spotkaniu, a mianowicie imprezie Rajskie Lato. Jest ta impreza organizowana od szeregu lat. Ona po prostu tutaj zbliża, sprowadza, przyprowadza szereg naszych mieszkańców i nie tylko z naszej miejscowości, ale także z innych dzielnic. Bawimy się tutaj rzeczywiście od godziny dzisiaj 11. Był to blok pierwszy, blok sportowy, rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. Od godziny 13 trwa teraz blok, taki bym powiedziała, kulturalno-rozrywkowy. Występują różne zespoły. Występował już zespół Małe Rojanki. Po prostu muszę się pochwalić, że ja jestem inicjatorką powołania tego zespołu Małe Rojaneczki. Zaczynaliśmy od 13 osób. Obecnie liczy ten zespół osób 30. No szkoda troszeczkę, bo się muszę pożalić, że po prostu już zdjęłam strój właśnie tych małych rojanek, ponieważ zostałam ochrzczona matką chrzestną tego zespołu. Mamy także zespół Duże Rojanki. One też występują już od szeregu lat. Nasze Małe Rojaneczki zajęły pierwsze miejsce teraz właśnie w lipcu w Wodzisławiu na spotkaniu właśnie takich zespołów do lat 15. Dzisiejsze święto każdy z was zapamięto, bo tylko z nami w koło może być wesoło. Tymi słowami przywitał się z Państwem zespół folklorystyczny Józefinki z Płokocina.